Siemno, witajcie, z tej strony Crafty, będę z kolejnym filmem na moim kanale i będę was w kolejnym odcinku z serii Zbuduj ze mną Minecraft. A dzisiaj pokażę wam, jak zbudować te oto trzy survivalowe domki. Ale zanim zaczniemy, wbić do mojego Discorda. Oprócz tego do końca czerwca jest konkurs na najlepszego fanarta. I jeśli wbijecie na Discorda, zrobicie jakiegoś fajnego fanarta i wyślecie na kanale hashtag fanarty, to będziecie mogli dostać limitowaną złotą rangę, którą będziecie mogli użyć do końca wakacji. Więcej info na serwerze. To zaczniemy chyba od najłatwiejszego. I musimy wziąć te wszystkie. No dobra, zaczynamy od zrobienia tutaj poczwórnej ścianki. Wysoki również na 4. Okej, jak zrobicie, to bierzecie dwa drewniane schodki. Dębowe oczywiście. I kładziecie je w taki sposób. I robicie tutaj dziurę na drzwi. I je również dostawiacie. Potem robicie tutaj kolejne 4. Potem robicie tutaj, żeby w środku był kwadrat 2×2. O tak. I robicie podłogę ze świerkowego drewna. Potem budujecie tutaj ścianę. I jeden nawet szerokość jednego bloku również w tą stronę. Następnie budujecie tutaj wysoką na 3 bloki ściany ze szkła. W taki sposób. Przykrywacie to wszystko blokami świerkowych desek. I naokoło tego robicie taki pojedynczy daszek, tak żeby w taki sposób wystawał, ze świerkowych półpłytek. Kiedy już od zewnątrz zbudujecie domek, możecie się zająć jego wykończeniem. Od strony okna stawiacie łóżko, podłodze crafting i piecyk, a na tym skrzynkę. A żeby wam się nie zespiły potwory, dajcie pochodnie. Dla dopełnienia efektu możecie dodać trochę dębowych liści. W taki sposób. Właśnie zauważyłem jedną rzecz. Wyszedł mi to trochę wyższy niż było zamierzone, ale to nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, ponieważ i tutaj domek jest wysoki na 3 bloki, i tutaj jest również wysoki na 3 bloki, więc jakiegoś specjalnej różnicy nie ma. Teraz bierzemy się za drugi domek. Zaczynamy od tego, że budujemy kwadrat 5×5. Następnie z brzozowych desek dajemy 5 bloków do góry. Ogradzamy cały kwadrat samym. Tutaj dajemy schodek, tu będą drzwi. W środku wykładamy dębowymi deskami. Łatamy całą tą ścianę. Tutaj dajemy ścianę o długości jednego bloku. I tutaj tą pustą przestrzeń wypełniamy białymi taflami szkła. Sprostowanie ma być wysoka na 2 bloki. Potem dajemy na tym kolejne deski. I to wygląda w taki sposób. Następnie robimy z 4 bloków taki trójkąt. I robimy daszek z dębowych schodków. Pamiętajcie, żeby od dołu miał takie schodki. Wtedy będzie to o wiele ładnie wyglądać. Jeżeli dobrze wszystko zbudowaliście, od góry powinna wam zostać szpara o długości jednego bloku. Przykryjcie ją półpłytkami. W wejściu dajcie drzwi, odliczcie 3 bloki i nad nimi dajcie sufit z dębowych desek, a nad drzwiami dajcie pochodnie. Weźcie jasno-błękitne łóżko, skrzynkę, piecyk i crafting, a następnie łóżko ustawcie tutaj. Podwójną skrzynię ustawcie po tej stronie, a tutaj dajcie crafting i piecyk. Dla designu możecie od zewnątrz ustawić trochę brzozowych liści. I takim oto sposobem również drugi domek mamy już za sobą. Czas na trzeci. Zbudujcie prostokąt 4×5, a na nim zbudujcie kwadrat wysoki na 3 bloki. W jego tylnej i bocznej ścianie zróbcie takie dwa otwory. Wypełnijcie je białymi taflami szkła, a od strony przedniej zróbcie dziurę wysoką na 2 bloki i postawcie w nim drzwi. Polerowanego anedezytu, z którego również zrobiona jest podstawa, postawcie schodki. Na górze naszej budowli zróbcie sufit z desek czarnego dębu. Naokoło postawcie slaby, również tego samego budynca. A na górze zbudujcie prostokąt 3×2, również z półpłytek. W środku zbudujcie podłogę z desek czarnego dębu. Nad drzwi postawcie pochodnie, obok drzwi postawcie piecyk i crafting, pod oknem dajcie łóżko i skrzynkę. Żeby domek ładniej się prezentował, możecie postawić naokoło niego liście azalii. I takim oto sposobem skończyliście budować wasze survivalowe mini domki. Według mnie surowce, które do tego użyłem, nie było jakoś specjalnie cia, no chyba że liście azalii, no ale nikt wam nie kazał używać dokładnie takich samych budulców, jakie ja użyłem. Możecie dać inne bloki, inne kolory łóżka, użyć inne liście albo tafle szkła niż te, które ja użyłem.
Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Nie zapomnijcie wbić na mojego Discorda, do którego link jak zwykle podaję Wam w opisie. Pamiętajcie, żeby robić fanarty i dzięki temu będziecie mogli wygrać nową, limitowaną złotą rangę, którą będziecie mogli używać do końca wakacji. Pamiętajcie, że wstawić łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. I oczywiście napiszcie w komentarzu, czy podobały Wam się te domki. Więc cześć! Thank you.